Ja. Mikołaj Stawrogin. Oficer w stanie spoczynku, mieszkałem od roku 1861 do 63 w Petersburgu. Miałem tam przez pewien czas 3 mieszkania. W jednym mieszkałem z moją legalną żoną. Pozostałe odnajmowałem miesięcznie dla rozmaitych intryg miłosnych. W lokalu mieszczącym się przy ulicy Grochowskiej miałem jeden tylko pokój. Gospodarze gnieździli się w drugim. Mąż od rana do nocy był poza domem, żona wychodziła dość często. Zostawałem wtedy sam na sam z ich córeczką. Nazywała się Matriusza. Miała niespełna 12 lat. Gospodyni z mężem wyszli. Byłem więc sam z dziewczynką. Cichutko usiadłem obok niej na podłodze. Wziąłem jej rączkę i leciutko pocałowałem. Potem posadziłem ją na ławce i zacząłem patrzeć jej w oczy. Pocałunek w rękę rozśmieszył ją. Po chwili jednak zerwała się gwałtownie, ale już tak przerażona, że przeszywały ją dreszcze. Znów pocałowałem ją w rękę i posadziłem na kolanach. Próbowała szarpnąć się, coś jej szeptałem jak pijana, ale wreszcie niespodziewanie stała się rzecz tak dziwna, że nigdy jej nie zapomnę. Dziewczynka ogarnęła szyję moją rączkami i mocno zaczęła mnie całować. Wtedy ja ją gdy się już wszystko skończyło, była przygnębiona. Nie usiłowałem pocieszać jej ani pieścić. Wyraz jej twarzy wydał mi się wtedy głupi. Wyszedłem. Pierwszy raz w życiu poczułem, co to jest przerażenie. A jednocześnie tak znienawidziłem to dziecko, że postanowiłem je zabić. Następnego dnia obudziłem się około południa i poszedłem na ulicę Grochowską. Czekałem na nią całą godzinę, aż przyszła wreszcie i stanęła na progu mego pokoju. Schudła. Bardzo. I chyba miała gorączkę. Poczułem radość w sercu, bo przetrzymałem ją i faktycznie doczekałem się, aż Matriusza przyszła. Na twarzy jej malowała się taka rozpacz, że nie do pomyślenia na twarzy dziecka. I wtedy znowu poczułem nienawiść, bo wciąż wymachiwała pięścią i kiwała głową, jak gdyby mi groziła, niby wstydząc się za mnie. O tak! Sam nie wiem, dlaczego wtedy nie wyszedłem, lecz pozostałem jakby w oczekiwaniu i faktycznie usłyszałem, że Matriusza wyszła. Następnego dnia, po 3 godzinach, wszyscy bez surdutów piliśmy u mnie herbatę i graliśmy w karty. Byłem wesół, zadowolony i pogodny, ale nie, to były tylko pozory. Wówczas, siedząc przy herbacie, po raz pierwszy w życiu sformułowałem ściśle, że nie znam i nie czuję dobra i zła. I że nie tylko utraciłem ich poczucie, ale że dobra i zła w ogóle nie ma. A jest tylko przesąd,
że jestem w stanie uwolnić się od każdego przesądu, lecz gdy to uczynię, zginę niechybnie. Około 11 wieczorem. Tak. Pamiętam, że około 11 wieczorem przybiegła córeczka dozorcy z Grochowskiej, żeby zakomunikować, że Matriosza powiesiła się. Znudzony byłem życiem do niego.